Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, został uhonorowany przez harcerzy tytułem niezawodnego przyjaciela. Wszystko miało miejsce podczas 8. gali mistrzów harcerstwa śląskiej chorągwi ZKP, która odbyła się w Katowicach w Miejskim Domu Kultury Bogucice Zawodzie. No, muszę przyznać, że jestem bardzo wzruszony, że Śląska Chorągiew jako instytucja, która rekomendowała moją kandydaturę do tego wspaniałego wyróżnienia. Współpracujemy od wielu, wielu lat ze Związkiem Harcerstwa jako Wojewódzki Fundusz. Natomiast staramy się te nasze działania modyfikować, staramy się intensyfikować, bo wiemy, że to przynosi bardzo pozytywny efekt. Średnio rocznie przeznaczamy na akcję letnią Związku Harcerstwa Polskiego około 500-600 tysięcy. Prezes Andrzej Pilot przypomina, że kilka sezonów temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz ze Śląską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego wprowadził także akcje ferii zimowych, w których też korzystamy między innymi ze znakomitej kadry instruktorskiej, harcerskiej. Muszę przyznać, że jest naszym sprawdzonym partnerem Związek Harcerstwa Polskiego. Warto inwestować tutaj publiczne pieniądze, bo one poprzez działania, które odbywają się na samych obozach czy zimowiskach, działania prośrodowiskowe, działania ekologiczne, jeśli chodzi o świadomość tych młodych ludzi, zwrócą się w perspektywie kilkukrotnie. Harcmistrzyni Małgorzata Sienica, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, wyjaśnia, dlaczego tym razem mianem niezawodnego przyjaciela uhonorowano prezesa Andrzeja Pilota. To przede wszystkim jest decyzja konkretnego środowiska, w którym dana osoba współpracuje. To środowisko, patrząc na pracę, zaangażowanie, na to, co się wydarzyło, wnioskuje do mnie o przyznanie tego odznaczenia. W związku z tym tu nie ma jednej recepty, z wyjątkiem tej, którą możemy nabrać jednym prostym słowem – być przyjacielem. Tytuł niezawodnego przyjaciela to wyraz największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Przyznawany jest od 20 lat osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając dorobek ruchu harcerskiego, wspierają działalność ZHP i w różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa. W tym zaszczytnym gronie znajduje się zaledwie 21 osób z województwa śląskiego, które otrzymały laskę skautową. Powiem szczerze, że z pokorą muszę przyjąć to z wielką dumą, że znajdę się w gronie takich autorytetów jak nasz Ojciec Święty czy prezydenci Rzeczpospolitej Lech Wałęsa czy Bronisław Komorowski. Jak się okazuje, harcerstwo jest bliskie prezesowi Andrzejowi Pilotowi już od bardzo wielu lat. Jestem rodzinnie związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Moja świętej pamięci mama jeszcze w latach 30. była harcerką przedwojenną. Żona była harcerką do praktycznie uzyskania pełnoletności, a w tej chwili 13-letni syn również jest harcerzem. Także myślę, że te tradycje zostaną, a szczególnie dla tego młodego człowieka też myślę, że będzie to jakaś wskazówka, i jak wysoko trzeba sobie postawić poprzeczkę, żeby po prostu przez te wartości, które związek reprezentuje, przejść przez życie godnie, żeby móc potem w lustro sobie spojrzeć. Warto podkreślić, że podczas katowickiej gali statuetką mistrza harcerstwa wyróżniono w różnych kategoriach instruktorów Chorągwi Śląskiej ZHP za działalność w minionym 2016 roku. Gala Mistrzów Harcerstwa to takie harcerskie Oscary, trochę do tego przyrównujemy. Brakuje nam co prawda czerwonego dywanu, ale dla instruktorów, dla członków naszej organizacji to jest bardzo prestiżowy moment i te statuetki, ponieważ jakby gala tylko ma statuetki jako nagrody, to jest coś, to jest takie wow. Tutaj to jest też takie spotkanie podczas gali, które podsumowuje rok harcerski, który się zakończył. Chcemy nagrodzić w ten sposób osoby, które pełnią
wolontariacką służbę społeczną na rzecz wychowania dzieci i młodzieży z województwa śląskiego. Staramy się, żeby coś zawsze było takiego, co będzie niespodzianką. Zawsze mamy inny zespół, to taka najprostsza zmiana. Staramy się też pokazywać zespoły, które są związane z harcerstwem i promować też te zespoły. Mieliśmy zespół na szlaku harcerskim, mieliśmy zespół słoneczny, w tym roku mamy zespół Seges, wszyscy są członkami Związku Harcerstwa Polskiego. I zawsze zmieniamy dwie kategorie. Zawsze jest tych kategorii 11, ale dwie są zawsze zmienne, także tak troszkę unowocześniamy to co roku. Instruktorzy byli nagradzani między innymi w takich kategoriach jak najlepszy komendant chówca, przedsiębiorczy skarbnik księgowy, harcerski menadżer, twórczy programowiec specjalista czy kształceniowiec na szóstkę. Każda gala jest trochę inna od strony organizacyjnej. Każda gala to święto ludzi, którzy zyskują swoją nominację, dostają laureata. Ale każda gala to forma podziękowania wszystkim instruktorom. I zawsze się cieszę bardzo dużym zainteresowaniem i naszych przyjaciół, i mediów, ale przede wszystkim harcerzy i instruktorów. Musimy sobie zdać sprawę, że każdy drużynowy rocznie pracuje na rzecz wychowania młodego człowieka około 1000 godzin. 1000 godzin darmowej pracy tylko po to, ażeby być z dzieciakami, żeby je wychować, żeby nauczyć je samodzielności i zaradności. To bardzo dużo. Więc myślę, że to zaczyna przemawiać, że ten czas pracy, który wkładamy, efekty tej pracy są bardzo ważne i zauważalne. A ta praca może być wykonywana w dużej mierze właśnie dzięki osobom, które uzyskują od harcerzy tytuł niezawodnego przyjaciela. Tutaj na poziomie chorągwi to współpracujemy, tak jak mówię, od lat i cały czas myślę, że dalej będziemy współpracować, prawda? W obszarze edukacji ekologicznej, w obszarze profilaktyki zdrowotnej, natomiast na poziomie tarnogórskiego chówca, bo mieszkam w Tarnowskich Górach, urodziłem się w Tarnowskich Górach, razem z żoną, no można powiedzieć, prywatnie. Również wspieramy wszystkie akcje organizowane przez Hufiec Tarnogórski Związku Harcerstwa Polskiego. A cała chorągiew śląska ZHP jest największym beneficjentem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, biorąc pod uwagę wsparcie finansowe udzielane organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży w czystych rejonach Polski, powiązanego z edukacją ekologiczną. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi spotkania konsultacyjne z różnymi środowiskami, jeśli chodzi o tworzenie listy przedsięwzięć priorytetowych w związku z dofinansowaniem zadań na rok 2018. Główny cel to przedstawienie zasad, omówienie zmian w stosunku do lat poprzednich, czy wsłuchanie się w głos beneficjentów. My opowiemy, jakie zasady obowiązują w funduszu, czyli jakie dofinansowanie można uzyskać, w jakiej formie, pożyczkach, dotacjach i tak dalej. Natomiast przedsiębiorcy nam powiedzą, miejmy taką nadzieję, na jakie zadania te pieniądze chcą przeznaczyć. Później w dalszej kolejności lista ta będzie podlegała opiniowaniu przez Zarząd Funduszu, Radę Nadzorczą Funduszu i docelowo w czerwcu zostanie przyjęta po to, żeby z półrocznym wyprzedzeniem nasi przedsiębiorcy, nasi beneficjenci mieli czas, okazję na przygotowanie tychże zadań, które w 2018 roku będą mogli finansować. Raz w roku przygotowujemy całą serię spotkań dla środowisk, które są naszymi beneficjentami. I czemu mają służyć te spotkania? Przede wszystkim konsultujemy naszą listę priorytetów, to znaczy listę, na podstawie której, to jest jeden z trzech dokumentów, na podstawie której można sięgnąć u nas o dofinansowanie. Czasami jest tak, no też musimy reagować na uwagi naszych beneficjentów, bo czasami coś może umknąć, więc staramy się tą listę modyfikować, czasami ją rozszerzamy, czasami ją zmniejszamy czy eliminujemy jakieś martwe punkty, gdzie na przykład nie było żadnego wniosku, a być może jest coś, co nam umknęło, a jest duże zainteresowanie, więc po to te spotkania służą i forma, którą od mniej więcej 3 lat żeśmy zmienili, forma tych spotkań, że to nie jest tylko, że my mówimy, a osoby uczestniczące w spotkaniach muszą słuchać, tylko po prostu staramy się tą część taką plenarną skrócić do minimum, a później odbywają się tak zwane rozmowy warsztatowe,
rozmowę konsultacyjne przy stolikach z odpowiednimi zespołami, bo wiadomo, środowiska, które później potem się wywodzą, nasi beneficjenci są zainteresowani różnymi obszarami naszego działania, czy ochroną atmosfery, czy gospodarką wodną, czy ochroną przyrody, czy środkami unijnymi, i dlatego tak to mamy podzielone. Na takich spotkaniach liczymy na ten głos z zewnątrz, właśnie naszych tych wnioskodawców potencjalnych, że oni właśnie po zapoznaniu się z naszą listą przedsięwzięć, która przez lata funkcjonowała, będą mieli jakieś uwagi, wskazówki, tudzież będą chcieli jakieś nowe wyzwania podjąć. A okazuje się, że możliwości jest sporo, i to praktycznie w każdym obszarze działalności Wojewódzkiego Funduszu. Na przykład lista priorytetowa, powiedzmy sobie, w ochronie atmosfery, są to działania termomodernizacyjne. W tej chwili tutaj bardzo ważnym dla naszego regionu tematem jest walka ze smogiem, czyli tu jakby też staramy się podpowiadać i przekazywać naszym beneficjentom takie instrumenty, które by jakby pomagały zadośćuczynić ich oczekiwaniom. Staramy się, żeby rokrocznie ta lista była jak najbardziej szeroka, żeby jak najwięcej beneficjentów nasze dofinansowanie otrzymało. W zeszłym roku poszerzyliśmy na przykład tą listę o samochody hybrydowe dla jednostek, które są związane z ratownictwem, czyli policję i pogotowie. Mamy także te samochody czy autobusy hybrydowe dla PKM-ów, więc tutaj po prostu my ją w zasadzie poszerzamy, bo mamy ją na tyle szeroko, natomiast wiadomo, świat nie stoi w miejscu, tak chociażby tak jak mówimy o tych hybrydach, co roku są jakieś nowe, były pomysły z dronami do kontroli i tak dalej, więc chcemy rozeznać, w którym kierunku, jakie są oczekiwania, żeby ewentualnie te nowsze nowinki technologiczne w naszej liście na przyszły rok uwzględnić. Podczas spotkania konsultacyjnego była także okazja, by powiedzieć beneficjentom o zmianach, jakie zaszły w porównaniu z poprzednim rokiem. Przede wszystkim mówimy o tym, na co ogłosiliśmy konkursy i na jakich zasadach można ubiegać się o dofinansowania w tych konkursach. Mamy generalnie 3 poddziałania. Jedno pierwsze poddziałanie dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, tam gdzie oni mogą aplikować o dofinansowanie i na wsparcie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Natomiast pozostałe 2 działania są przeznaczone generalnie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mogą swoje systemy ciepłownicze modernizować, rozbudowywać i przyłączać nowych odbiorców. W ubiegłym roku mogliśmy tylko aplikować dla projektów z terenu subregionu centralnego. Natomiast w tej chwili uzyskaliśmy zgodę ministerstwa, instytucji zarządzającej Ministerstwa Rozwoju, na to, żeby włączyć wszystkie projekty z całego województwa śląskiego. I z tego się bardzo cieszymy i myślę, że to jest dobra oferta dla naszych beneficjentów, którzy mają tutaj na miejscu instytucję, z którą się bezpośrednio mogą kontaktować. Myślę, że mamy ten kontakt dobry. Ja jestem w tej części zespołu, który się zajmuje ochroną powierzchni ziemi, w tym gospodarką odpadami. Tak więc wszystkie informacje dotyczące listy przedsięwzięć priorytetowych w tym zakresie. To, co mogę powiedzieć na wstępie, to w ramach tych zagadnień związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, my nie zamierzamy, to znaczy nie widzimy potrzeby wprowadzenia jak gdyby rozbudowy listy przedsięwzięć priorytetowych, ponieważ ona umożliwia inwestorom realizację inwestycji zgodnych z planem gospodarki odpadami, a więc wszystkich inwestycji polegających na odzysku, unieszkodliwieniu odpadów, zapobieganiu powstawania odpadów. Również umożliwia finansowanie działań związanych z unieszkodliwieniem azbestu, budową, rozbudową składowisk, jeśli to jest tylko zgodne z planem rekultywacji terenów poprzemysłowych, wapnowania gleb na terenie naszego województwa. Także te wszystkie punkty, które są w liście na 2017 i planujemy również w 2018 roku, uważamy, że są wystarczające. Aczkolwiek no właśnie po to są takie spotkania, żeby inwestorzy ewentualnie mogli zgłaszać swoje propozycje, jeśli zachodzi taka potrzeba rozbudowy tej listy. Mamy sporo wniosków, chyba najwięcej jeśli chodzi o demontaż, unieszkodliwienie azbestu, bo to są zadania, które realizowane są przez spółdzielnie. No wiadomo, wszyscy wiemy na czym polega szkodliwość materiałów zawierających azbest.
To ma również związek z tym, że budynki są termomodernizowane, jak gdyby rewitalizowane, więc ten azbest wreszcie trafia tam, gdzie jego miejsce, czyli na składowiska odpadów niebezpiecznych. Mamy również wnioski, czy finansujemy zadania związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów. To są takie inwestycje, można powiedzieć, strategiczne dla naszego województwa, bo to są instalacje regionalne, które przyjmują odpady komunalne właśnie od wszystkich mieszkańców. Także zadań z zakresu gospodarki odpadami uważam, że jest sporo i tak obserwuję, że jest ich coraz więcej. Interesariusze tutaj pytają o konkretne zadania. Oczywiście wiedzą, w jakie priorytety mogą się wpisać, ale pytają o konkretne zadania, czy to zadanie mieści się w danym priorytecie i jaki jest sposób finansowania tego zadania, czy sposób poprzez środki bezzwrotne, czy środki zwrotne. Myślę, że możliwości są spore na chwilę obecną, bo są to zadania z ochrony wód, które dotyczą kanalizacji, oczyszczalni ścieków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ale to są też zadania w zakresie gospodarki wodnej, które dotyczą wody do picia, zapewnienia wody odpowiedniej jakości, ilości, ale także zadania z zakresu profilaktyki przeciwpowodziowej, czy ostatnio zadania z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Naturalna, sztuczna retencja to jest takie pewne nowum, a także myślimy o poszerzeniu tej kwestii w zakresie zielonych dachów i coś właśnie zadania w tym rodzaju są też przyszłością. Ja pracuję w zespole analiz zabezpieczeń i windykacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach i zajmujemy się głównie oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy pod względem, czy dane dofinansowanie będzie mógł pożyczkobiorca spłacić i się właściwie zabezpieczyć środki publiczne. Katalog zabezpieczeń wymieniony jest w załącznikach do części finansowej C2 wniosku i tam są przedstawione różnego rodzaju formy zabezpieczeń. W zależności od tego, kto jest wnioskodawcą, to musi sam się zweryfikować, czy jest w stanie dany rodzaj zabezpieczenia uzyskać. Głównymi beneficjentami są z reguły spółdzielnie mieszkaniowe, ale też spółki prawa handlowego, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Z reguły są to zabezpieczenia o charakterze hipotecznym, niemniej jednak zdarzają się również gwarancje bankowe, czy też przelewy wierzytelności z rachunku lokat terminowy. Wszystko zależy od tego, co dany wnioskodawca dysponuje w swoich zasobach. Dodajmy, że kolejne spotkania konsultacyjne organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego.